Przygotowujemy się do wyciągnięcia pacjenta przy pomocy deski ortopedycznej. Jeden z ratowników przejmuje głowę od osoby stabilizującej głowę. Dopasowujemy deskę ortopedyczną do naszego poszlowanego. Unosząc lekko biodra i pośladki, wsuwamy deskę pod pośladki pacjenta. Musimy zwrócić uwagę na prawidłowy uchwyt deski, który gwarantuje bezpieczeństwo wyciągania. Druga osoba przejmuje teraz i stabilizuje głowę, a razem z następnym ratownikiem przekręcamy pacjenta i staramy się położyć jego plecy na desce ortopedycznej. Ważny jest tutaj sposób trzymania głowy i wydawanie komend. Osoba, która stabilizuje głowę, jest osobą, która wydaje komendy do dalszego przesuwania. Gotowi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jest. Następnie pewnym uchwytem przenosimy pacjenta w bezpieczne miejsce, ciągle stabilizując głowę poszkodowanego. Zapinamy pasami, które dzięki karabinczykom bardzo łatwo możemy dopasować do naszego poszkodowanego. Sposobów mocowania pasami jest wiele, w zależności od obrażeń, od czasu transportu do miejsca karetki, do przekazania. Ostatnim elementem jest stabilizacja przy pomocy klocku. I pasków podtrzymujących i brodę, i czoło. Zasięg zestawu R1 w pobliżu poszkodowanego daje w przypadku wymiotów lub nagłego zatrzymania krążenia lub oddechu szybką interwencję osoby zajmującej się udrożnieniem dróg oddechowych i stabilizacji głowy. Tak zabezpieczony pacjent trafia do karetki.